1 września rozpocznie się stacjonarna nauka w szkołach. To ostatni dzwonek, by zaopatrzyć uczniów w książki, zeszyty, długopisy i kredki. Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Rodzice wyposażają swoje pociechy w rzeczy niezbędne do nauki w szkole. Skupiłam tylko kilka długopisów. Zeszyty trzeba kupywać. Nie wiem, czy będę miała jeszcze religię w 7 klasie, więc na razie tylko tyle muszę kupić. Umiarkowane zakupy, które są, to najczęściej zeszyty, przybory do pisania, ale to jest wszystko bardzo tak delikatnie. Tak jakby to faktycznie 2 tygodnie i siedzimy w domu, a w domu no niepotrzebne, bo nie widać, czy pisane, czy nie. Więc te takie zachowawcze są te zakupy. W szkołach podstawowych uczniowie korzystają z darmowych podręczników. W ponadpodstawowych muszą już książki zakupić. Niepewność związana z metodą nauczania powoduje, że część rodziców waha się z zakupami do ostatniej chwili. Podręczniki też bardzo, bardzo słabo, bardzo umiarkowane zakupy. Trzecia klasa liceum, która jest nowa, troszeczkę lepiej, natomiast pierwsza i druga klasa no słabiutko, bo wszyscy jakby no czekają na to, co się będzie działo i czy to w ogóle będzie potrzebne. Uważają, że to, co było, no to nie korzystali, więc po co kupować, jak nie będzie to wykorzystane. Od 1 lipca w województwie zachodniopomorskim złożono 111 tysięcy wniosków w ramach programu Dobry Start. Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny, aż do ukończenia przez nich 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. I pamiętajmy, że wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, na platformie usług elektronicznych PUEZUS, przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Pieniądze z programu są wypłacane tylko na rachunek bankowy. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do nauki w ławkach szkolnych. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do nauki zdalnej.